Witam Państwa, Mańkiewicz Wojciech, firma Manitu Polska. Zajmuję się w naszej firmie w Polsce rynkiem rolniczym, siecią handlowską, pracą z kluczowymi klientami, przygotowaniem ofert, wdrażaniem nowych produktów, tego typu rzeczy. I dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę o naszym programie Manitu Finance, bo wiesz, maszyna jako maszyna jest istotna, ważna, dobór maszyny, łyżek itd., 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 ale jak to można sfinansować, jak ją kupić, to jest bardzo ważne. I dzisiaj nasz produkt finansowy, można tak kolokwialnie powiedzieć, myślę, że jest jednym z lepszych rynku, o ile nie najlepszy na rynku. Szereg klientów, których dalej Państwo zobaczycie w dalszej części filmu, troszkę ich opinii, dlaczego się zdecydowali, co ich przekonało, bo może są jeszcze jakieś argumenty fajne, ciekawe, o których na przykład ja dzisiaj nie wspomnę, czy nawet żeśmy o tym nie pomyśleli. Troszkę opowiem Państwu o ofertach, ale zanim do tego przejdę, chciałbym Państwu jeszcze zwrócić uwagę na początek nadchodzącego roku 2020, co się wydarzy i gdzie warto by było, żebyście Państwo troszkę gdzieś tam, nie wiem, zapraszamy serdecznie, podjechali, zobaczyli nasze maszyny na samych, właśnie w ujęciu też ofert Manitu Finance, ponieważ na te imprezy będą przygotowane fajne oferty finansowania. Jedną z pierwszych imprez jest to Polagra Premiery. Tam kładziemy główny klucz na nasz, myślę, najlepszy model, kładziemy nacisk na model MLT420. Jest to taka, myślę, swego rodzaju gwiazdka, bardzo fajna maszyna, jeśli chodzi o kompakty. Zobaczcie Państwo tam tą maszynkę, jak ona wygląda, właśnie w ujęciu też nowego finansowania. Kolejną imprezą na początek roku jest też fajna impreza Mazurskie Agro Show. Jest to 8-9 luty, tak jak Państwo widzicie, będziemy tam mieli nasze stoisko z dealerami, tak jak i na Polagra Premiery. I tutaj również się pojawi stoisko Manitu Forest, czyli Manitu Las. Maszyny dedykowane dla tartaków do obsługi firm pracujących z drewnem. Drugą imprezą, myślę, że nie mniej ważną, o ile może nawet ważniejszą dla pewnego rejonu Polski, jest to impreza Agrotech, czyli łamane również Las Expo, bo te imprezy idą tam w parze równo w Kielcach. Tam również będziemy mieli oprócz naszego, jak zawsze, myślę, bardzo fajnego stoiska rolniczego, stoisko dedykowane dla firm zajmujących się obróbką drewna, tartaków i tym podobne. Także do tej imprezy chciałem Państwa zaprosić, gdzie właśnie nasz program Manitu Finance będzie bardzo fajnie pokazany razem z maszynami. Będziemy na porozmawiać, przygotować oferty. Zobaczycie Państwo, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Ale wracając do sedna sprawy. Czyli ruszamy program Manitu Finance, a w następnych ujęciach będziecie mieli Państwo spotkania, rozmowy z klientami, którzy już zdecydowali się kupić nasze maszyny Manitu i finansować je przez ten program Manitu Finance. Jednym z pierwszych fajnych programów finansowania jest to program dla ładowarek przegubowych. To jest nasz ręcz takich ładowaczy troszkę mniejszych. Są to ładowarki przegubowe z teleskopem, gdzie możemy swobodnie sfinansować na 0% przy udziale własnym 30% ceny netto. Raty miesięczne na okres 35 miesięcy, finansowanie VAT na 3 miesiące, oprocentowanie dla klienta, jak już wspomniałem, 0% lub leasing 100%. Tutaj też się pojawia opłata 1%, tak zwana opłata manipulacyjna przy tym finansowaniu. Kolejnym finansowaniem, którym też chciałem Państwu zwrócić uwagę, jest to oferta obejmująca już nie tylko ładowarki przegubowe, ale wszystkie maszyny Manitu, czyli przede wszystkim ładowarki teleskopowe, jak również właśnie wcześniej wspomniane ładowarki przegubowe. Jest to okres finansowania aż do 96 miesięcy. Udział własny, to co wspomnieliśmy wcześniej, od 0%, raty miesięczne, kwartalne, półroczne, sezonowe, finansowanie VAT na 4 miesiące, waluta może być różna, polski złoty lub euro. Co jest istotne, jest to bez hipotek i innych zabezpieczeń w standardzie, czyli zabezpieczeniem jest sama maszyna. Ciekawą sprawą, którą też chcemy, żeby gdzieś tam klienci sobie układ porównywali, sprawdzone ubezpieczenie. Co to znaczy? Czasami to ubezpieczenie w innych finansowaniach może być lub droższe, lub dawać klientowi większe ryzyko w przypadku, gdyby maszyna została skradziona czy mocno uszkodzona. To jest bardzo istotne. Czasami klienci wybierając jakieś ofertę finansowania, nie widzą, jakie idzie za to ubezpieczenie i jakie ponoszą ryzyko. W naszej intencji Manitu Finance jest to najlepsza, najbardziej sprawdzona opcja dla klientów.
Dodatkowo szybka decyzja. Nasze maszyny są gdzieś tam sprawdzane bardzo szybko. Jest to kwestia naprawdę dnia, dwóch, maksymalnie trzech, gdzie decyzja przy oczywiście komplecie dokumentów złożonych będzie podjęta w prawo czy w lewo. Też fajny punkcik. Do 130 tysięcy złotych jest finansowanie tylko na wniosek. Czyli nie ma jakichś dodatkowych dokumentów potrzebnych. Kolejną sprawą, takim finansowaniem już dedykowanym stricte pod konkretny model, są to finansowania na maszyny rolnicze ładowarki teleskopowe MLT 635, MLT 733 i MLT 737. Tutaj mamy ofertę 0% na 3 lata przy udziale własnym troszeczkę mniejszym 20%. Czyli generalnie dysponując jakimiś tam pieniążkami możemy taką maszynę już na 3 lata na 0% mieć. Raty miesięczne na okres 35 miesięcy okres finansowania, opłata manipulacyjna 1%, finansowanie VAT na 3 miesiące przy pożyczce, raty zmienne, oprocentowanie dla klienta, jak już wspomniałem, 0% lub leasing 100%. I to jest na maszyny dedykowane modele 635, 733, 737. Coś podobnego również na modele 635, 733, 737, ale troszkę w innym ujęciu, jest to pożyczka leasing już 2% na 5 lat. Tu się pojawiło pewne oprocentowanie stosunkowo niewielkie, ale okres już jest dosyć spory, bo jest to 5 lat. Udział własny nadal niewielki, 20% ceny netto, raty miesięczne na okres 60 miesięcy, opłata manipulacyjna bez zmian 1% od ceny netto maszyny, to też jest bardzo istotne. Czasami w niektórych finansowaniach mamy opłatę manipulacyjną zawsze od brutto, są to już zupełnie inne pieniądze. Tutaj jest od netto. Finansowanie VAT na 3 miesiące przy pożyczce, raty zmienne oprocentowania, jak wspomniałem, 2% lub leasing 104,15%. Do tego oczywiście dochodzą kampanie finansowe, które zresztą jak zawsze Mindu prowadzimy, Mindu Finance już od dłuższego czasu. Są to finansowania 0% przy pożyczce 50 na 50. Też dosyć ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza w ujęciu na przykład profu, gdzie udział własny jest to 50% ceny netto, a drugie 50% ceny netto klient musi zapłacić po 12 miesiącach, czyli po roku. Opłata manipulacyjna już jest tutaj 2% od ceny netto, finansowanie VAT na 3 miesiące, raty stałe, koszt odsetek dla klienta 0%. Jest też takie fajne finansowanie z udziałem 25% ceny netto, gdzie jest z kolei 12 miesięcy karencji w spłacie rat po wpłaceniu udziału własnego. Okres finansowania 5 lat, raty miesięczne, kwartalne, finansowanie VAT na 3 miesiące. Generalnie, jak Państwo przed chwilą zobaczyliście i usłyszeliście, zakres finansowania, zakres możliwości finansowania jest przeolbrzymi. Zawsze znajdziemy finansowanie, które będzie dopasowane do Państwa potrzeb i możliwości. Różne gospodarstwa, różne struktury, różna dochodowość gospodarstwa. No bo daj na to jest załóżmy mleko, które potrafi gdzieś tam skromny dochód przynosić regularnie co miesiąc, lub na przykład gospodarstwa wielkotowarowe, zboże, rzepacz, cokolwiek, gdzie jest to duży dochód, ale jest to dochód jednorazowy w roku. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że troszeczkę Państwo gdzieś tam zauważyliście bardzo fajnych, ciekawych punktów w naszym finansowaniu i mówię, spróbujmy też w tą stronę patrzeć, żeby nie skupiać się przy wyborze maszyny tylko i wyłącznie na maszynie. Nie skupiać się tylko i wyłącznie jak blisko serwis i tak dalej. Cena też może być troszeczkę już numerem dwa. Pierwsze może być bardzo ważne finansowanie. Jak sfinansować te maszynki, jak de facto pożyczyć pieniądze na ich sfinansowanie, bo to daje, myślę, bardzo, bardzo fajny, czysty dochód w gospodarstwie. Znajdujemy się w miejscowości Golina, koło Jarocina, powiat jarociński. Prowadzimy raz z ojcem gospodarstwo rolne o powierzchni 150 hektarów. Uprawiamy zboże, burak, kukurydza i użytki trwałe, lucerniki, zakładem na gruntach ornych. Prowadzimy też hodowlę bydła mlecznego, gdzie stado liczy około 200 sztuk bydła. Dojnych krów około 90-95 sztuk dojnych krów.
Na wybór i zakup ładowarki zdecydowaliśmy się od firmy Agromix Rojęczyn. Wybraliśmy firmę Manitou. My wybraliśmy model 733-115. To jest 7 metrów wysuwu ramienia, 3300 udźwigu i 115 koni mechanicznych. Zaoferowała nam tam trzy warianty. Pierwszy wariant to był na okres 3 lat, 5 lat i 6 podejrzewam, jak dobrze pamiętam. Dla nas było najbardziej korzystniejszy wariant pierwszy, 3-letni. Są równe raty do spłaty. Wkład własny był 20% od kwoty netto, ale finansowanie było od kwoty brutto. Dla nas to finansowanie jest bardzo korzystne, bez żadnego oprocentowania. I dlatego zdecydowaliśmy się na wybór tego pierwszego wariantu 3-letniego. Pozostałe raty spłaty ładowarki są równe co i systematycznie co miesiąc spłacamy każdą ratę.